wieści o śmierci nadeszły w nocy. Produkcja klanu pokazała czarno-białe zdjęcie. Fani są w szoku. Niespodziewane wieści nadeszły od produkcji klanu wieczorem 4 października. Opublikowano czarno-białe zdjęcie i poinformowano o śmierci jednej z najstarszych ekranowych bohaterek. Co się stało? Klan łączy pokolenia. W polskiej telewizji klan jest zjawiskiem bez precedensu. Od ponad ćwierć wieku klan towarzyszy widzom, wpisując się w kanwę ich codzienności. Sekret jego popularności tkwi w umiejętności odzwierciedlenia rzeczywistości w sposób autentyczny i bliski widzom. Serial bezkompromisowo porusza trudne tematy, takie jak choroby, rozwody czy problemy wychowawcze, dzięki czemu widzowie mogą identyfikować się z bohaterami i dostrzegać w ich losach odbicie własnych przeżyć. Klan to nie tylko kronika obyczajowa, ale wręcz instytucja, której bohaterowie stali się częścią naszej kultury popularnej, a cytaty z serialu weszły do języka potocznego. Choć telewizyjna rzeczywistość ewoluuje, a nowe formaty, takie jak seriale streamingowe, zdobywają coraz większą popularność, klan wciąż przyciąga przed ekrany wiernych widzów. Dla wielu z nich to nie tylko rozrywka, ale także pewnego rodzaju nostalgia. Serial pozwala powrócić do czasów dzieciństwa czy młodości, a także stanowi punkt odniesienia dla młodszych pokoleń, które odkrywają go na nowo. Klan to dowód na to, że dobrze opowiedziana historia, bliska sercu widzów, może przetrwać próbę czasu. Kto do tej pory odszedł w klanie? Klan to serial, który od lat towarzyszy polskim widzom, wplatając w swoje meandry zarówno radości, jak i smutki. Niestety, jak w każdym serialu, również w klanie przyszło nam pożegnać się z wieloma ukochanymi bohaterami. Ich odejście zawsze było dla widzów dużym przeżyciem i na długo zapadało w pamięć. Jedną z najbardziej poruszających śmierci była ta Krystyny Lubicz, matki rodziny. Jej odejście, spowodowane chorobą, głęboko poruszyło widzów. Również nagła śmierć Ryśka Lubicza, ukochanego męża Grażyny, w wyniku wypadku, pogrążyła rodzinę w żałobie i wywołała wiele emocji wśród fanów serialu. Klan to nie tylko historia rodziny Lubiczów, ale także wielu innych postaci, które przez lata gościły na ekranie. Pamiętamy m.in. odejście Tadeusza Koziełło, sympatycznego lekarza, czy też, wymień kilka innych postaci. Ich odejście, często spowodowane ciężką chorobą lub tragicznymi wydarzeniami, stanowiło dla widzów trudny moment. Wygląda na to, że kolejna postać opuści ten kultowy już serial. Kogo tym razem pożegnamy z klanu? Kinga Kuczyńska, grana przez Katarzynę Tałkę, to jedna z najbardziej barwnych i kontrowersyjnych postaci serialu Klan. Wprowadzona do serialu jako kobieta z problemem narkotykowym, stworzyła sobie zarówno wielu wrogów, jak i przychylnych osób. Wielu widzów uważało, że taka postać dodawała realizmu tamtym czasom. Jej związek z Michałem Chojnickim był jednym z głównych wątków serialu, wzbudzając wiele emocji. Rodzice Kingi nie zgodzili się na ślub, chcąc mieć córkę i jej uzależnienie pod kontrolą. To postać skomplikowana, pełna sprzeczności. Z jednej strony jest lojalna i oddana rodzinie, z drugiej, impulsywna i często podejmuje pochopne decyzje.
Klan na swoim profilu na Instagramie poinformował, że już w najbliższym odcinku bohaterowie serialu dowiedzą się o śmierci Kuczyńskiej. Ogromnie nam smutno. Uwaga, spoiler. W odcinku 4392 bohaterowie dowiedzą się, że Kinga nie żyje. Jej pogrzeb zostanie wyznaczony w dniu ślubu Michała z Franceską. #Klan #Katarzyna Tlauka #Kinga Chojnicka #Śmierć #Jan Wieczorkowski. Fani show byli w szoku. Chociaż Kinga nie należała do grona ulubieńców, mimo wszystko taki koniec dla serialowej postaci bardzo ich zaskoczył. Straszne jest uśmiercanie postaci kojarzących się z najlepszymi czasami serialu. Przykro mi, Kinga była jednak czarnym charakterem w serialu. Nie wiem, czy dobrze, że ją uśmiercili scenarzyści, ale ta wiadomość o tej godzinie od klan.serial mnie zszokowała, teraz nie zasnę. Michał teraz ma podobny wątek, ale z Mildą. Około 20 lat temu walczył z Kingą o chłopaków, a teraz o Felę z Mildą, a też narkotyki weszły w życie. Aktorka Kasia Tlauka jednak świetnie ją zagrała, były z nią emocje. Po co uśmiercać Kingę? Skoro aktorka nie chce już grać, a w fabule gdzieś wyjechała, to niech tak zostanie. Ta Kinga to wiecznie tragiczna postać. Pamiętam Kingę, jak się tylko pojawiła w serialu, taka wysmukła, zgrabniutka, była mocno problemową, ale myślę, że nigdy nie spotkała takiego faceta, który by jej pomógł i naprawdę ujarzmił. Michal, młody podstrzeleniec, potem jego wujek erotoman, Mariusz dobry, ale słaby, i ten ostatni oszust. Zdobyła wykształcenie, pracowała zawodowo, szkoda kobiety. Też będziecie tęsknić